Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zawisł więc Jezus na krzyżu. Okoliczne skały i wzgórza odbiło się echo trąb, zwiastujących składanie ofiary południowej. O tak, ofiara się dokonywała, ale nie ta ofiara z mięsa i krwi zwierzęcej tam na ołtarzu starozakonnym, ale tu na ołtarzu krzyża, na ołtarzu nowym z ciała niepokalanego Bożego Baranka. Z tą ofiarą Stary Testament się kończy, Księga Izraela jako ludu wybranego zamknięta. Ta uroczysta gra trąb, odbijająca się daleko echem, ogłasza uroczyście nową erę, nową epokę, a jednocześnie śmierć i kres starej. Potwierdzi to wkrótce trzęsienie ziemi, głuche grzmoty i pęknięcie zasłony w starozakonnej świątyni. Faryzeusze, uczeni w piśmie, pospólstwo, nie wiedzieli jednak, że zadali ostatni cios swemu zakonowi. Sądzili, że go ocalili i z odczuciem triumfu wciąż drwili z Jezusa i bluźnili mu. Do tych bluźnierstw dołączyły się również urągania łotrów ukrzyżowanych z Jezusem, którzy trawieni coraz większym bólem, widząc, że Jezus ani siebie, ani ich nie wybawia, poczęli szydzić z Niego. Na wszystko to patrzyła i wszystko słyszała Najświętsza Matka. Każde to bluźniercze słowo było jakby ostrą strzałą wbijającą się w jej serce. Wszak wiedziała dobrze, na jaką adorację, na jakie uwielbienie zasługiwał ten Baranek Boży, składający swe życie za grzeszną ludzkość. Lecz serca ludzkie były zatwardziałe, dusze ich zaślepione. To też Matka Najświętsza, która jednak je kocha, bo przecież za nie jako za swe dzieci cierpi, niesie Bogu za nie adorację i korną modlitwę, by przejrzeli i nawrócili się. I w tej chwili Jezus otwiera usta, by wypowiedzieć pierwsze słowa z krzyża. Dla kogóż one będą? Zapewne dla Matki Najświętszej, która tak bohatersko stoi pod krzyżem i cierpi z nim, lub dla Jana czy Magdaleny, tych serc tak bardzo go miłujących. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
o tajemnicę miłości. Jakże sercu Maryi odpowiedziało serce Jezusa, jak ona błagała Boga za swymi grzesznymi dziećmi, tak i Jezus pierwsze słowo zwrócił do tych, którzy Go męczyli i szydzili z Niego. Inaczej nie mogło być. Ofiara na Kalwarii to przede wszystkim przebłaganie za grzechy. To ofiara za grzeszników. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Składał Jezus ofiarę za grzeszników, modlił się za nich, składała ofiarę Jego Matka i błagała za nimi, a ta ofiara ma nieograniczoną moc zgładzenia nawet największych zbrodni. Niestety nie wszyscy chcą z niej korzystać. Okazało się to jasno po raz pierwszy na dwóch łotrach ukrzyżowanych z Jezusem. Jeden bowiem, widząc, jak Jezus wśród okrutnych katuszy nie tylko nie przeklina jak oni, ale modli się za swych oprawców, uznał w nim kogoś wyższego niż człowieka i błagał go o miłosierdzie. I zasłużył, że dla niego było drugie słowo Zbawiciela. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Lecz drugi nie poddał się działaniu łaski. Nie doszły do głębi jego zatwardziałego serca wstrząsające słowa Jezusa. On bluźnił i szydził dalej. Było to niewymownym cierpieniem dla Maryi. Co za niepojęta zatwardziałość tej duszy. Widzieć tak blisko oblicze umierającego Zbawiciela, widzieć krew Jego spływającą na ziemię i nie otworzyć serca na działanie łaski. Wszystko to było dla Niego, mogło Mu dać wieczystą chwałę i szczęście. On jednak tym wzgardził, odrzucił Boże wezwanie. I Maryja widziała już drugą duszę ginącą spośród tych, które znajdowały się tak blisko Jezusa. Pierwszy Judasz, który przez 3 lata żył z Jezusem, drugi łotr, 3 godziny wiszący obok Jezusa na krzyżu. A wiedziała Matka Najświętsza, że wiele, wiele będzie dusz tym dwom podobnych, które odrzucą Jezusa, Jego łaskę i zbawienie. I to sprawiało jej podwójne cierpienie, gdyż widziała, że krew Jezusa na darmo dla nich płynie, a po wtóre kochała je jak najlepsza matka. Nigdzie tak wyraziście nie poznaje się wartości dusz ludzkich jak na Golgocie, u stóp krzyża. Starajmy się więc, by krew Jezusa, która nas obmyła z grzechów, zbawczą strugą spłynęła na dusze naszych braci, na dzieci Matki Bolesnej, Maryi. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość
miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.